Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę od klockowego fana. No i objętościowo paczka jest taka średnia, ale wiadomo, nie liczy się objętość, liczy się zawartość, co tam w środku będzie. No i ja już jestem mega ciekawy, ale zanim to jeszcze powiem, że jest to ostatnia paczka, która liczy się do konkursu. Już więcej paczek nie przyjmuję, znaczy oczywiście przyjmuję paczki, ale to jest ostatnia paczka zaliczająca się do tego konkursu. Już trzecia paczka, no i dobra, ja już nie mogę się doczekać, co tam będzie, ale zanim to przejdziemy do kanału klockowego fana i zobaczymy, co on tam nagrywa. Okej, także jak widzicie, jesteśmy już na kanale klockowego fana, no i zobaczmy, mamy bardzo fajny baner, z tego co tutaj jeszcze widzę, bardzo, bardzo fajne miniaturki, mamy tutaj nawet paczki od widzów, no i dobra, zobaczmy sobie jakiś z filmów. No i tak, no i tutaj z tego co mi się wydaje, ciekawi mnie tutaj otwarcie LEGO Store Warszawa. Mamy tutaj, sobie przesunę od początku, bo już tutaj część oglądałem. Mamy takiego vloga z LEGO Store'a. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam mu się udało upolować, czy co tam znalazł klockowy fan, no to wpadajcie na jego kanał. Dobra. Zaraz sobie zobaczmy jakiś inny film. Mam tutaj klockowe zakupy, LEGO Haul. No i dobra, zobaczmy sobie. Klockowe zakupy, mamy tutaj paczkę. Jest płytka niebieska 32x32. Jest bardzo fajny zestaw z LEGO Ninjago. Ogólnie klockowy fan, też jak widzicie po jego kanale, jest fanem LEGO Ninjago, to tak jak ja. Baner też i awatar związany z tym serialem. I jak widzicie, jest to kanał prowadzony z pasją, a więc jeszcze, jeżeli nie znaliście tego kanału, to zachęcam do subskrypcji, tak jak ja tutaj to zrobiłem. Kanał, tak jak już mówię, jest prowadzony z pasją, także tutaj te ponad 500 subskrypcji, bardzo, bardzo fajnie. No i dobra, teraz przejdźmy do paczuchy. No i dobra, my już po odwiedzinach kanału, no i przejdźmy do paczuchy. Mam moje niezawodne nożyczki, mam paczuchę od klockowego fana, no i otwieramy. Nacinamy taśmę z obu stron i mamy już otwarte, zobaczcie. I mamy tutaj jakąś zawartość, wysypmy sobie wszystko i zaraz to wszystko uporządkujemy. Czy jest tam jakiś list? Zobaczę, czy wszystko udało mi się wysypać. Tak, jeszcze tutaj zobaczcie, paczka była zapakowana w taką folię, co jest na plus, no bo wiadomo, żeby nic się nie poniszczyło. No i mam już list, tutaj do reszty za chwilę przejdziemy. Nożyczki też odłożę, bo już są zbędne. I tak, no i przejdźmy do listu. Już Wam go czytam. Hej zabudowany, nie wiem czy wiesz, ale jesteś jednym z moich ulubionych legotuberów. Postanowiłem więc, że wyślę Tobie paczuchę i przy okazji chciałbym wygrać zestawik. Życzę Tobie więcej i więcej sukcesów. Patrzę, znajdziesz minifigurkę, książkę, LEGO City Magazyn, fanart, budowlę, tutaj chyba jest budowlę, karty i naklejki oraz komiks. Pozdrawiam, tutaj podpis od klockowego fana. Zobacz, pokażę Wam ten list, bardzo fajnie napisany. No i może udać się wygrać ten zestawik. Dobra, list na razie odkładam, chociaż odłożę go tutaj w kadrze. No i dobra. Zacznijmy może, albo dobra, na razie to sobie tak rozłóżmy. Tutaj mamy LEGO Mini Figures, to bardzo ciekawe. Tajemnicza paczka, komiks, dobra, to fajne. I mamy fanarta, to może sobie zaczniemy od fanarta i mamy zabudowany. Bardzo fajny fanart. Tutaj mamy, jak widzicie, połówkę mojego zwykłego ciała, a drugą połówkę oczywiście figurki LEGO. Bardzo, bardzo fajny fanart, pomysłowy i ciekawy. Dalej mamy naklejeczki ze Star Warsów, książeczkę z Nexonites. Już tu pokazałem, o, takie naklejeczki. Dalej mamy paczuchy z kartami. Jedna z Ninjago, no i druga w sumie też z Ninjago. Mamy tutaj jakiś brelok Liverpoolu, a Liverpool to jeden z moich ulubionych klubów, także bardzo fajnie. No i mamy jeszcze magazyn
z gazetką Lego City po prostu. Dobra, no i tak, od czego by tu zacząć? Myślę, że no fanart już omówiłem, mamy taki fajny breloczek z Liverpoolu, tak jak już wspominałem, jest to jeden z moich ulubionych zespołów, nawet mam plecak, mogę wam go potem pokazać. Przejdziemy sobie teraz do książeczki, książeczka Lego Nexo Knights, Obrońcy Królestwa, bardzo fajnie, poczytam sobie, mamy tutaj aż 12 rozdziałów, kozacko, no i dobra, dalej mamy jeszcze tą gazeteczkę, tą też może sobie zaraz otworzymy, karty oraz naklejki, również mamy ten komiks, no i teraz do niego sobie przejdziemy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy komiks Tajemnicza Paczka. No i dobra. Co to za paczka? Muszę zobaczyć, co tam jest. I tutaj mamy chyba mnie przed domem. Bardzo fajny rysuneczek. Dobra, dalej. Paczka jest od klockowego fana. Otworzę ją. Tutaj ponownie mamy jakby mój pokój czy coś. Nawet łóżko. Okej, okay, tutaj mamy kolejną taką właśnie scenkę. Dobrze, że to tylko sen. Dobra, idę już spać. Koniec. Bardzo fajny komiks. Bardzo fajny pomysłowy oczywiście. Jeszcze na taki komiks nie natrafiłem i od razu wam powiem, że wszystkie paczki są nam mega oryginalne. Każda jest czymś innym, no i najbardziej mnie interesuje ta paczka, do której właśnie teraz przejdziemy, bo to już wszystko z tej paczuchy, karty i naklejki będziemy sobie otwierać, ja tam sobie już poza kamerą to otworzę, na razie sobie tutaj to wszystko odłożymy, no i przejdźmy do LEGO Mini Figures seria pierwsza. Ja tutaj nie chcę uszkodzić tego opakowania, bo jest bardzo ładne i postaram się tutaj to jakoś ładnie otworzyć, rozedrzeć, dobra, jeszcze parę szwów, dobra, jeszcze tutaj ostatni, nie chcę to za bardzo tego szkodzić, o, no i dobra, mamy już tutaj otwarte i możemy sobie wysypać jeszcze coś, jeszcze jest tutaj katana i dobra, to jest wszystko. Bardzo ładna, to w ogóle jeszcze jest z tyłu, to zaraz do tego przejdziemy. Bardzo ładna saszetka, bardzo fajnie wygląda. Mamy tutaj LEGO Mini Figures seria pierwsza, 8 figurek z serii. No to może w jakiejś następnej paczce od klockowego fana dostaniemy kolejne. Dalej mamy 5+, no i tutaj numer tej saszetki 38027, bardzo fajny przód. Jeszcze spójrzmy na tył, mamy tutaj YouTube i logo YouTube'a, klockowy fan, kod kreskowy Made in Poland, nawet o to klockowy fan zadbał. Tutaj mamy jeszcze jakiś znak, nie wiem dokładnie co to jest, ale mamy również do przecięcia nożyczkami, tego na początku nie zauważyłem, ale myślę, że nie uszkodziłem jakoś mocno tej saszetki. No i dobra, zaraz się będziemy domyślać, kto to jest, ale skompletujmy, złóżmy sobie tą figurkę, jeszcze tutaj zapomniałem o napierśniku. No i dobra, mamy figurkę. Ciekawe w ogóle, kto to jest, zaraz jeszcze zobaczę, czy nic tam nie ma żadnego opisu. No i dobra, mamy bardzo fajną figurkę, tu chyba nic nie było z tego, co mi się wydaje, zaraz sobie sprawdzimy, kto to może jest. Co to może być? Nie ma tutaj żadnego opisu. No dobra, no to w takim razie klockowy fan, napisz w komentarzu, kogo to jest, czyja ta minifigurka jest. Chyba, że gdzieś jeszcze jest to ukryte. Nie wiem, zaraz jeszcze się przyjrzę i dam wam znać. Bardzo fajna minifigurka. Oczywiście jest to custom. Jeszcze przejrzę, czy wszystko na pewno z tej paczki jest. Tak, bo tutaj na liście była po prostu minifigurka. No dobra, teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, w paczce od klockowego fana dostaliśmy świetny magazyn z LEGO City. Bardzo fajny i pomysłowy komiks. Świetny fanart przedstawiający mój awatar. Bardzo fajnie napisany list, naklejki oraz karty. Fajną minifigurkę oraz bardzo fajną saszetkę z minifigurką.
Mamy również breloczek mojego ulubionego klubu Liverpoolu oraz książeczkę z Lego Nexonites. Bardzo fajna paczucha, super, 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 naprawdę poprawiłeś mi dzisiaj humor. Dzisiaj też taka średnia pogoda, a więc naprawdę ta paczucha wzbudziła u mnie taką większą energię. No i dobra, bardzo fajna paczka. Jeżeli chcecie wysłać taką paczkę, no to nadal możecie to robić. Tym razem nie, żeby wygrać tą nagrodę, tylko po prostu, jeżeli chcecie, żeby wpadł na wasz kanał, żebyście pojawili się u mnie na filmie, no to zachęcam. Ale ten zestaw trafi do jednej z trzech osób, które wysłały mi paczkę. Bardzo fajnie, że ta paczka się pojawiła, naprawdę świetna paczka. I żeby już nie trzymać tych trzech osób oraz was w niepewności, to już jutro ogłoszę na karcie społeczności wyniki, a więc nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby tego totalnie nie przegapić. Widzowie, jeszcze ostatnia prośba. 10 minut po publikacji tego filmu zamieszczę post na karcie społeczności, która paczka według was jest najlepsza. Jeżeli nie oglądaliście wszystkich trzech paczek, to zachęcam do nadrobienia, ponieważ wyszły naprawdę super filmy. Oczywiście ta decyzja wasza nie będzie rzutować na tym, kto dostanie tą paczkę. Decyzja będzie należała wyłącznie do mnie, ale może waszą argumentacją poprzecie mój wybór, albo po prostu ten wybór się zmieni. Dajcie znać właśnie w komentarzach. Uargumentujcie swój wybór. No i mam nadzieję, że pomożecie mi wybrać zwycięzcę. I paczka trafi do tej osoby, która zrobiła najlepszą paczkę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!